Dzisiaj takie oto urządzonko, to jest na razie tak tylko wetknięte, będzie później przymocowane, tu jest były otwór, który już był, dlatego w to miejsce chcę wykorzystać. I teraz, co to ma być? To ma być wskaźnik wody, jeden, drugi i kontrolka do ilości stanu wody w zbiornikach, w przyczepie kempingowej. Tu zamontowałem sondę, więc kiedy tutaj włożę rękę i poruszam trochę tą wodą, no to tutaj mamy nawet do wskaźnika pełnego. To nie jest zrobione na pływaku, tylko to jest zrobione na takiej sondzie. Zaraz włączę ze światła. Więc sonda wygląda w ten sposób, czyli no to akurat miałem czarny klej, więc to tak się rzuca, nie wiem jak mnie słyszycie. I ta elektroda jest zanurzona. Telefon zanurzona jest tu. Pierwsza ta elektroda, coś tu ostrość się nie łapie. Zanurzona jest ta pierwsza elektroda, pierwszą od dołu śrubka, to jest tak jakby masa, akurat tam dochodzi plus. I później są trzy kolejne elektrody na różnych wysokościach, po to właśnie, żeby trzy kontrolki pokazywały, że jest wszystko ok. Natomiast ta kontrolka tutaj jest zrobiona do tego, żeby pokazywało, że zbiornik na szarą wodę, czyli tą, która wylatuje, jest już pełny. Więc dlatego jest tutaj jedna i tu kolejne trzy do drugiego zbiornika, który znajduje się z tyłu tej przyczepy kempingowej. No, dość fajne i przydatne. Tutaj w tym miejscu wychodził wylot ogrzewania, który jest tutaj w tej chwili przeniesiony. Przeniosłem i przedłużyłem tą rurę, żeby zbiornik tutaj był jak najbliżej osi pojazdu, żeby nie dociążać przodu za bardzo. No i tyle. I zrobione jest to w ten sposób. I tak działa. Tutaj do każdego zbiornika są zawory. Tu jest zawór do tego zbiornika pierwszego. Tu jest zawór zrobiony do tego zbiornika drugiego. Tu jest pompa wody, która jest w tej chwili cały czas włączona. Aha, bo jeszcze niektórzy sobie robią, że ten stan wody sprawdza się po naciśnięciu. A ja zrobiłem tutaj tak, że pompa wody po prostu, jeżeli ją wyłączę, to w tej chwili nie pokazuje mi wskazania wody, także włączam i działa. No i właśnie to, co jest też istotne, to to, że jak odkręcę wodę, to pompa się za chwilę, o, już się włączyła pompa. Słychać. Ono chodzi ogólnie bardzo cichutko. No. Jak zakręcam, to pompa sama się wyłączy. Ale tutaj wszystko na tym nagraniu brudne się wydaje. No dobra. To mamy zrobiony wskaźnik. Jeszcze do tylnego zbiornika by trzeba było zainstalować też taką samą sondę. Uszczelniłem klejem na gorąco, wypuszczone kabelki i elegancko działa. Efekt ostateczny taki, wskaźnik wody, tutaj się zaświeci, gdy będzie szara zapełniona, tutaj jest zbiornik numer 1, czyli ten, który jest tutaj, zbiornik numer 2, który jest tam w tyle przyczepy. No i tyle. W okazji tego odcinka nagrywam, jak wygląda ten panel, który tutaj przymocowałem, bo tam była przymiarka na śrubki. Ja wam tego nie powiedziałem na nagraniu. To jest zrobione wszystko na nity, ale niestety ten plastik po przejechaniu 8000 km już mam przejechane z tą przyczepą. Niestety okazało się, że tutaj no to cały czas pracuje i ten plastik tutaj popękał, więc powiem wam, że wygląda ten plastik dość solidnie, ale wcale takowy nie jest.
On tutaj na każdym praktycznie nicie jest pęknięty. Nie wiem, czy to ze względu... No nity wiadomo, że bardzo mocno nie dociągają. Tylko tyle, że to jednak cały czas tutaj pracuje w ten sposób. Nie wiem, co tam widzicie, bo nie widzę nawet, co jest na ekranie. No, także słuchajcie, tak przy okazji 8000 km przejechane tą przyczepą i tak to jest zamocowany ten panel. On jest zaraz z przodu, na tej przedniej części wymienionej dachu. Więc tutaj niby wzmocnienia są, wszystko jest, ale jednak mimo wszystko to pracuje. No, także to tyle. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.